Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego, tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja są zgoła inne niż w latach poprzednich. Niestety, nie możemy celebrować tej rocznicy w taki sposób, jak chcielibyśmy. Sytuacja, którą mamy w dniu dzisiejszym do czynienia, nie pozwala nam na zgromadzenie, na radosne świętowanie tej rocznicy. W polskiej tradycji dzień 3 maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania. Dniem celebrowania naszej polskiej państwowości, której 3-majowa konstytucja jest fundamentem. Dlaczego tak ją postrzegamy? Ponieważ symbolizuje ona mądre i odpowiedzialne dążenie rządzących Polską do modernizacji naszego kraju. Było to ukoronowanie oświeconej myśli, zwieńczenie wysiłku wielkich osobistości, znamienitych patriotów, które do dziś jest naszą chlubą. Warto, aby dzisiaj naszej wspólnej, patriotycznej radości z osiągnięć naszych przodków towarzyszyła refleksja nad współczesnością. Nad polską rzeczywistością, nad ustrojem naszego państwa, określony przez Konstytucję z 1997 roku. Współczesna Konstytucja z pewnością nie jest wolna od mankamentów. Dla nas jednak, polskich obywateli, to ona jest najważniejsza. Przy okazji dzisiejszej rocznicy warto choćby zwrócić uwagę na gwarancje zawarte w Konstytucji. Wolność słowa, swobody obywatelskie, trójpodział władzy i mechanizmy jej ograniczania. To określone standardy zapewniające funkcjonowanie nowoczesnego, demokratycznego państwa polskiego. Państwa wolnego, które chroni obywatela przed szowinizmem, rasizmem, homofobią oraz każdą inną naruszającą ludzką godność ideologią. Konstytucja mówi także, że prezydent Rzeczpospolitej jest wybierany przez naród w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich. Nasza obecna konstytucja stoi na straży sprawiedliwego porządku społecznego i jednocześnie nie przygasza europejskich aspiracji. Dlatego szanujmy konstytucję. Nie tylko tę z 3 maja. Okazanie szacunku naszej obecnej konstytucji, dzięki której realizuje się poszanowanie prawa w ogóle, to także hołd złożony naszym wielkim przodkom.